Zacznij się. Witamy serdecznie w Wyśle Kierunkowego Pomora Czerwony drużyny 1924 Uczarnie w Połanie. Przywitajmy również tych najmłodszych, tych, którzy kiedyś może będą biegać za piłką na murawie Strzeleckiego Stadionu. Witamy serdecznie na murawie Stadionu Miejskiego Ostrowców. Szanowni Państwo, jest jedynie przedstawienie osoby sędziowskiej dzisiejszego spotkania przystało na Berdy. Nie musieliśmy powoływać sędziów spoza województwa świętokrzyskiego. Mecz poprowadzi trójka sędziów reprezentująca Polski Związek Piłki Nożnej, Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, reprezentująca również kolegium sędziów Stawrzysko-Kamienna, w roli głównego Andrzej Pińkowski, a jego asystentami na liniach Jakub Moskal i Błażej Turski. Kapitanowie obu ekip już przystępują do losowania w drużynie pomarańczowo-czarnych, jak anonsowałem chwilę wcześniej. Nowo wybrany kapitan Mateusz Jarzynka w drużynie gości, najlepszy strzelec drużyny czarnej Damian Pazor. 5 minut dla fotoreporterów, którzy sprzednie pracują. Krzeostrowiec, a Czarnymi Połaniec właśnie w tym momencie rozpoczyna sędzia dzisiejszego spotkania, pan Albert Binkowski. Dobrze to wyglądało w meczu z Wisłą Kraków. Orlik, mocne uderzenie i milimetry obok spojenia słupka z poprzeczką. To, o czym mówiłem, no, ma uderzenie Orlik. W spotkaniu z Wisłą doskonałe interwencje bramkarza gospodarzy. Lis. Pewnie Marcin Wieczerzak, chociaż wypuszcza piłkę z rąk i sytuacja! Zimnicki! 1-0! Powiedziałem, pewnie łapie Marcin Wieczerzak, no ale właściwie ciężko zrozumieć, jak wypuścił piłkę z rąk. Fantastycznie zachował się młody zawodnik pomarańczowo-czarnych, Bartosz Zimnicki i Krzo w 8 minucie obejmuje prowadzenie. Znakomicie rozpoczyna się ten mecz. Gorący doping kibiców pomarańczowo-czarnych w meczu z Wisłą. Doskonała asysta tego zawodnika. Jedna sytuacja instynktownie obroniona przez bramkarza Wisły. No a teraz pewnie zachował się w tej niespodziewanej sytuacji, bo które daje nam dzisiaj właśnie tutaj słońce niczym nie zasłonięte. Bardzo pogodnie. Wydaje się, że ciężka temperatura do grania w piłkę. No ale głodni gry są zawodnicy. Teraz uderzenie Zimnickiego. Jeszcze poprawka! Zimnicki 2-0! Ależ to zrobił! To jest jego dzień! 17 minuta. Zimnicki podwyższa prowadzenie. No i wzrasta doping kibiców Krzo. Doskonałe zachowanie Zimnickiego, uderzenie jeszcze obronione przez Wieczerzaka, ale dobitka głową, znakomita. No i cieszą się kibice Krzo, że stalowa wola nie poznała się na tym zawodniku. Teraz długa piłka, Zimnicki, nie najlepsze przyjęcie i przyjmują goście. Ma piłkę Słoma. Słoma, zejście do lewej strony, jeszcze uderzenie, Michał Kot jedną ręką, ależ to było groźne. Instynktowna interwencja golkipera pomarańczowo-czarnych. Wydaje się, że to Michał Banik był autorem tego groźnego strzału. Krzo próbuje przetrzymać piłkę. Teraz dobre zagranie Nowak. Czy dojdzie do piłki? Tak. Wypuszcza Krona. Kron do Pisarka. Pisarek! I mamy 3-0. Nie ma spalonego. Knockout w 32 minucie. Co za akcja. Piękne zagranie do Nowaka. Wypatrzył tam Krona. Ten dopełnił formalności, podając piłkę do znakomicie ustawionego Pisarka. No
No i drużyna z Połańca, mimo że miała swoje 10 minut, kolejny raz ukarana za niefrasobliwość w obronie. Wydaje się, że za łatwo tracą te bramki podopieczni i trenera Łukasza Cabaja. A Dominik Pisarek zdobywa swoją drugą bramkę w tym sezonie. To trzeba być skoncentrowanym do końca. Tym bardziej, że Czarni na pewno no teraz nie mają już nic do stracenia i będą musieli zaangażować się w atak. Słoma. Uderzenie tuż obok słupka. Piłka jeszcze. Wydaje się, że po nogach jednego z zawodników Krzoi będzie kolejny rzut rożny. No taki techniczny majstersztyk ze strony bramkarza. Teraz Krzo wychodzi z kontrą. Mrozik na lewej stronie niepilnowany. Rozgląda się Pisarek. Pisarek zagranie do Zimnickiego, a jednak nie Mrozik. Mrozik zejście na prawą nogę. Mrozik! Uderzenie! Z trudem łapie piłkę Marcin Wieczerzak. Kolejna dobra. Krył Michała Banika. Ponownie Banik. Banik, uderzenie i słupek ratuje Michała Kota. No bardzo aktywny Michał Banik, on tutaj nie poddaje się. Jego akcja w środku pola, po chwili wychodzi już do piłki. Zgubił krycie, oddał strzał. Na pewno wyróżniający się zawodnik, jeśli chodzi. Tym razem niskie dośrodkowanie. Sędzia kończy pierwszą połowę spotkania Krzo, Czarni Połaniec. Właśnie w tym momencie Albert Bińkowski rozpoczyna kolejne 45 minut. Ponownie Lis do Jarzynki. Ten uruchamia Zimnickiego. Jest Mrozik, rozpędza się już Mrozik. Mrozik dynamicznie, wejście w pole karne. Fatalny błąd i zdobywa bramkę Kron. No co za błędy dzisiaj drużyny z Połańca w linii defensywnej. Wieczerzak przepuszcza piłkę pod brzuchem, a Kron dostawia nogę. No i do asysty dorzuca jeszcze bramkę. Bardzo dobry debiut tego zawodnika, znalazł się gdzie trzeba. No ale chyba nikt nie spodziewał się, że można tak łatwo zdobyć bramkę w tym spotkaniu. Szkolne błędy drużyny z Połańca. No i nie wiem, co trener powiedział w przerwie zawodnikom gości, jak próbował ich zmotywować. Teraz uderzenie z dystansu Bakowskiego, ale czujnie Michał Kot. Dali teraz pressingu zawodnicy czarnych, Kierys. Kramarz. I będzie chyba rzut karny. Ręka zawodnika Krzyża. Teraz zastanawiam się. Wydaje się, że tak, że była ręka w polu karnym. No i Banik czy Kot? Banik. Prawy róg i zdobywa bramkę drużyna czarnych. Podwójna zmiana w szeregach Krzo. Wejdą z numerem 79 Bartłomiej Kafel oraz z numerem 9 Łukasz Mazurek. Schodzi piłki Nowaka do Mrozika. Mrozik do Nowaka, ale uprzedzony przez Filipa Bakowskiego. Zawodnik Krzo. Teraz błąd Bakowskiego. Mrozik do środka, do Nowaka. Nowak, Mazurek. Mazurek, wystawienie piłki. No i miał swoją szansę Kafel. Jarzynka. Długa piłka do Mrozika. Ten niepilnowany, rozpędza się Mrozik. Faulowany Mrozik i będzie rzut karny. Piękne wejście tego zawodnika w pole karne. Na pełnej prędkości, spóźniony Smoleń. Tam jeszcze próba
ratowania sytuacji wejściem. Bawor pokazuje, że faul miał miejsce przed polem karnym, nawet jakąś kępkę tam próbuje wskazać sędziemu, natomiast ten nieubłagany, szansa przed Łukaszem Mazurkiem. Mazurek, gol! 5-1! Krzo podwyższa wynik spotkania. No, festiwal bramek dzisiaj przy Święto Krzyskiej w pierwszym spotkaniu nowej rundy. Na pewno nie są zawiedzeni kibice, którzy dzisiaj przyjechali na Święto Krzyską. Zadowolony trener Janusz Jojko, uśmiech, piątki przybijane na ławce rezerwowych. Czy mógł sobie wymarzyć lepszy debiut trener Radosław Jacek? Nie sądzę. Kołoczek, zagranie na długi słupek. Nowak, lewa noga, Nowak! 6-1! Rykoszet i zdobywa swoją bramkę. Również nowy nabytek Krzo, Mateusz Nowak. Bezradny Marcin Wieczerzak. 72 minuta, no i takiego debiutu raczej ja sobie nie przypominam, żeby ktoś tutaj miał. Jak trener Radosław Jacek, komentarze niektórych w cudzysłowie kibiców, że nie będzie to dobry wybór. No ale hejt, jak zwykle to bywa, lubi być podważony. No i tak właśnie w dzisiejszym spotkaniu tutaj ewidentnie dzisiaj kibice Krzo być mocni. Kołoczek, nie najlepsze to dogranie, ale mylą się kolejny raz zawodnicy czarnych. Uderzenie, które znakomicie gra głową. Podanie właśnie do Mężyka. Ten uderza, ale czujnie Marcin Wieczerzak. Małe podsumowanie, tak by po 90 minucie stresić strzelców bramek, a było ich wielu. Sędzia kończy. Thank you.